pod parasola, żołnierski włożyły strój. Błękitna chustka, marzenie, w koszyku granaty dwa i zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa o wolność, o honor, o kraj. Do broni, dziewczyno kochana, do broni, chłopaku mój, nad wolna będzie Warszawa, do broni, po wolność, na bój. Powstańcy na Starówce, tam poczta broni się, jest pisze sanitariuszka, walczymy, kocham cię. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Terespola, drodzy goście, ja chciałem serdecznie podziękować za to, że jesteście tutaj przy pomniku, który upamiętnia niepodległość narodu polskiego. Rok temu, kiedy to po raz pierwszy obchodziliśmy nie święto, tylko to tragiczne wydarzenie dzięki inicjatywie pana Wojtka Prokopiuka wraz z małżonką, z rodziną, z przyjaciółmi. Było nas bardzo niewielu. W tej chwili jest zdecydowanie więcej, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję panie Wojtku za tą cenną inicjatywę. Dziękuję tobie, dziękuję młodzieży i tym wszystkim, którzy się zaangażowali. Ja zawsze mówiłem, że największym dobrem każdego samorządu, każdego społeczeństwa są ludzie, tacy jak u nas w mieście Terespol. To jakże tragiczne wydarzenie sprzed 76 lat, gdzie zginęły tysiące osób i to młodych. Znajdujemy się w Terespolu. W tym roku Terespol również nie zawiódł i obchodzi uroczyście rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest to już nasze trzecie wystąpienie. 3 lata temu zaczęliśmy obchody. Były dosyć skromne ze względu na możliwości nasze, ale postanowiliśmy kontynuować. Z roku na rok przybywa nam sprzętu, przybywa nam ochotników, tak jak widzimy. 2 się schowało jeszcze. Miejmy nadzieję, że z 4 osób, które mieliśmy 3 lata temu, zbudujemy grupę no, przynajmniej 12-osobową w przyszłym roku. W tej chwili mamy 8 osób. Być może byśmy mieli ich więcej, ale ze względu na możliwości techniczne, czyli umundurowanie, broń, zostaliśmy przy 8 osobach, żebyśmy mogli tak w pełni pokazać nasze możliwości. Natomiast jeśli chodzi o zainteresowanie Powstaniem Warszawskim, tak króciutko tylko powiem, kiedyś mojej siostry ciotecznej dziadek opowiedział mi historię z powstania, bardzo drastyczną historię. Miałem wtedy 8 lat, dostałem, że tak powiem, porządnego kopa w głowę i od tamtej pory to powstanie gdzieś tkwi. Przeniosłem te zainteresowanie na dzieci, staram się przenieść na kogo mogę, jeżeli są w stanie oczywiście to wszystko jakoś przetrawić, ale widać, że mogą. Oprócz tego, że reprezentujemy grupę pokazującą uczestników Powstania Warszawskiego, tak jak widać tutaj, to jeszcze staramy się pokazać żołnierzy wyklętych, czyli już tych żołnierzy po 1944 roku walczących dalej z nowym okupantem sowieckim. Ostatnio podczas obchodów 1 marca już mogliśmy pokazać taką grupę w umundurowaniu. Było ich tylko 5 osób. Miejmy nadzieję, że w marcu przyszłego roku będzie ich troszeczkę więcej. Ale myślę, że warto, ponieważ tutaj u nas w okolicy chyba nie ma takiej grupy. Chyba nie ma, tak mi się wydaje z tego, co sprawdzałem, więc dla mieszkańców, dla wszystkich ludzi, powiedzmy przyjezdnych nawet, którzy w tej chwili są w naszym mieście, przyjemnie jest pewnie obejrzeć święto, gdzie oprócz wystąpienia władz miasta, które są zawsze i wszędzie, powiedzmy, jest jeszcze coś takiego jak taka grupa rekonstrukcyjna. Fajnie jest zrobić zdjęcie, pewnie fajnie jest to pooglądać i to jest pewnie taki też kolejne takie wspomnienie z wakacji. Wakacje są jakie są w tym roku, przerwane przez pandemię. No ja myślę, że ta młodzież jakąś przygodę między innymi z tym związaną ma. Wy poza organizowaniem takich wydarzeń również kręcicie filmy? Tak, jesteśmy teraz Polskim Studiem Filmowym. Od 3 lat zajmujemy się na terenie miasta działalnością filmową. Oprócz standardowych filmów z obchodów rocznic, z powiedzmy pewnych wydarzeń związanych z naszym miastem, robimy też filmy fabularne. Mam na swoim koncie 2 takie, powiedzmy, można powiedzieć na możliwości amatorskie, pełnometrażowe filmy. Natomiast jesteśmy w trakcie realizacji
trzeciego filmu. Będzie to film dokumentalno-fabularyzowany o takich ważnych wydarzeniach z historii Terespola, ale mało znanych. Będzie to 7 historii opowiadających o wydarzeniach z różnych lat historii Terespola. Ale nie będę zdradzał szczegółów. Film powstanie prawdopodobnie już w sierpniu. Na premierę zaprosimy Radio Biber z pewnością. Odbędzie się ona w Galerii Smaków. Prawdopodobnie odbędzie się ona pod koniec sierpnia. A wasze filmy w ogóle gdzie można oglądać? Na YouTubie? Ponieważ filmy, które realizowaliśmy, wysyłaliśmy na konkursy, mamy zamkniętą drogę na publikowanie tego. Ja nie wiem dokładnie, jak to jest z prawami autorskimi, ale nie możemy publikować tego oficjalnie, bo zdecydowaliśmy, że pokażemy to gdzieś na konkursach. Nie odnieśliśmy sukcesu z tymi filmami, natomiast mamy kilka filmów na swoim koncie krótkometrażowych, no, które odniosły sukces i rzeczywiście są one, ale to już poza działalnością historyczną.